na marginie. Ktoś umie czytać? Jaś. Jaś. Tak on wygląda. Ktoś wie, jak to drzewo, czy nie? Klon. Bardzo dobrze. Klon. Ania. Wiosna przeminęła. Przeminęło też lato. Liść jaś bardzo wyrósł. Miał mocny, szeroki środek i pięć silnych, spiczastych palców. Pojawił się wiosną jako malutki pączek na całkiem sporej gałęzi tuż przy szczycie drzewa. Wokół zieleniły się setki liści. Mogło się zdawać, że wszystkie są dokładnie takie same jak jaś. Jednak jaś odkrył, że nie ma dwóch identycznych liści, choć wszystkie rosły na tym samym drzewie. Najbliżej znajdował się Alfred. Ben zajmował miejsce po lewej stronie. Uroczy listek, który przycupnął tuż nad jasiem, miał na imię Klara. Razem dorastali. Wiosną uczyli się tańczyć w powiewach lekkiego wietrzyka. Latem wygrzewali się leniwie w promieniach słońca. A później chłodzili się w strugach deszczu. Jednak to Daniel został prawdziwym przyjacielem Jasia. Był największym liściem na całej gałęzi. Sprawiał wrażenie, jakby pojawił się na niej przed wszystkimi innymi. Jaś był pewien, że na całym wielkim konarze nie ma liścia mądrzejszego niż Daniel. To właśnie Daniel powiedział im, że są częścią drzewa i o tym, że rosną w miejskim parku. I jeszcze o tym, że drzewo ma silne korzenie ukryte głęboko pod ziemią. Opowiadał też o życiu ptaków, które przysiadły na gałęziach, wygwizdując swoje poranne piosenki. O słońcu, księżycu, gwiazdach i porach roku. Jaś uwielbiał być liściem. Kochał swoją gałąź i swoich leciuchnych, liściastych przyjaciół. Kochał swoje miejsce wysoko pod niebem i wiatr, który nim targał na wszystkie strony. Kochał ciepłe promienie słońca i księżyc, który otulał go miękkim, białym półmrokiem. Najlepiej było latem. Dni długie i upalne, a noce pogodne, ciche i senne. Tego lata park był pełen ludzi. Często przychodzili, żeby posiedzieć pod drzewem. Daniel wyjaśnił Jasiowi, że dawanie cienia jest jego przeznaczeniem. Co to jest przeznaczenie? Zapytał Jaś. To powód, dla którego tu jesteśmy, odpowiedział Daniel. Jesteśmy tu po to, by umilać życie innym, żeby dawać cień starszym ludziom, którzy uciekają przed nieznośnym skwarem z własnych domów, żeby chronić miejsca, gdzie dzieci przychodzą się pobawić, żeby wachlować ludzi, którzy w niedzielne poranki rozkładają na trawie obrusy w kratkę i jedzą smaczne rzeczy. To wszystko są powody, dla których tu jesteśmy. Jaś szczególną sympatię udarzył starszych ludzi. Siadali cichutko na drewnianych ławkach i prawie wcale się nie ruszali. Przyciszonymi głosami rozmawiali o dawno minionych dniach. Również z dziećmi było całkiem zabawnie. Chociaż niekiedy kaleczyły kore drzewa albo jeździły w niej swoje inicjały. A jednak przyjemnie było obserwować, jak szybko biegają i często się śmieją. Ale lato Jasia szybko minęło. Odeszło pewnej październikowej nocy. Nigdy wcześniej Jaś nie czuł takiego chłodu. Wszystkie liście drżały z zimna. Opadała na nie cienka warstwa czegoś białego, co bardzo szybko stopniało. Liście skrzyły się potem w porannym słońcu, przemoczone do suchej nitki. Daniel wyjaśnił, że właśnie przeżyli pierwszy szron. To oznaczało, że jest już jesień i wkrótce nadejdzie zima. W mgnieniu oka całe drzewo, a właściwie wszystkie drzewa w parku, rozbłysły się ferią barw. Ani jeden liść nie pozostał zielony. Alfred
był intensywnie żółty. Ben jaskrawo pomarańczowy. Klara zrobiła się płomienno czerwona. Daniel stał się ciemnofioletowy, a Jaś czerwono-złoto-niebieski. Jakże wszyscy byli piękni, Jaś i jego przyjaciele zaczarowali drzewo w tęczach. I tak to wyglądało, tak? Każdy drzew, każdy liść miał inny kolor. Jak to się stało, że każdy z was ma teraz inny kolor? Przecież wszyscy jesteśmy z tego samego drzewa, zapytał Jaś. Daniel odparł rzeczowym tonem. Każdy z nas jest inny. Każdy ma ze sobą inne doświadczenia. Każdego nieco inaczej oświetlało słońce. Każdy dawał inny cień. Dlaczego więc każdy z nas nie miałby mieć również innej barwy? Potem wyjaśnił, że ta cudowna pora roku nazwana jest jesienią. Pewnego dnia zdarzyło się coś dziwnego. Ten sam wiatr, który niegdyś grał liścią do tańca, zaczął targać je za ogonki tak mocno, że wyglądały, jakby były naprawdę złe. Niektóre zrywał z gałęzi i ciskał i szarpał, a potem pozwalał im łagodnie opaść na ziemię. Liście się zatrwożyły. Czy ktoś wie, co to znaczy zatrwożyły się liście? Nie. Przestraszyły się. Co się dzieje? Szeptem pytały jeden drugiego. Właśnie to, co się dzieje jesienią, powiedział Daniel. Jesień to czas, kiedy liście przeprowadzają się do innego domu. Którzy nazywają to umieraniem. I my wszyscy umrzemy, zapytał Jaś. Tak, odrzekł Daniel. Każdy umiera, niezależnie od tego, czy jest duży, czy mały, słaby, czy silny. Doświadczamy słońca i księżyca, wiatru i deszczy. Uczymy się tańczyć i śmiać. Ja nie umrę, odparł Jaś zdecydowanie. A ty umrzesz, Daniel? Tak, kiedyś nadejdzie mój czas, potwierdził Daniel. Kiedy to będzie? Zapytał Jaś. Nikt tego nie wie na pewno, odpowiedział Daniel. Jaś nieustannie obserwował, jak opadały inne liście. Wtedy myślał, widać, nadszedł ich czas. Zauważył, że niektóre liście opierały się, zanim wiatr je porwał, a inne po prostu poddawały się i swobodnie opadały. Wkrótce drzewo było niemal zupełnie ogołocone. Są jeszcze? Ale to już taka końcóweczka. Boję się, powiedział Jaś. Nie wiem, jak tam jest na dole. Wszyscy się boimy tego, czego nie znamy, Jasiu. To jest zupełnie naturalne, zapewnił Daniel. A jednak nie bałeś się, kiedy wiosna zamieniała się w lato. Nie bałeś się, kiedy lato zamieniało się w jesień. To były naturalne zmiany. Czemu więc teraz miałbyś się bać? Czy drzewo też umrze? Zapytał Jaś. Pewnego dnia, ale jest coś silniejszego od drzewa. To życie. Ono jest wieczne, a my wszyscy jesteśmy częścią życia. Dokąd pójdziemy później? To wielka tajemnica. Czy powrócimy tu wraz z wiosną? My? Nie, ale życie tak. A zatem po co to wszystko? Jaś dalej zadawał pytania. Pojawiamy się tu tylko po to, żeby opaść na ziemię? Daniel odpowiedział swoim spokojnym głosem. Pojawiamy się tu ze względu na słońce i księżyc, ze względu na wspólnie spędzone szczęśliwe dni i ze względu na cień i starszych ludzi i dzieci i barwy jesieni i pory roku. Czy to mało? Tego popołudnia w złotym świetle zachodzącego słońca Daniel puścił swoją gałąź, opadł bez najmniejszego wysiłku. Wydawało się, że lecąc uśmiecha się spokojnie. Na razie, Jasiu, do widzenia, zawołał. W końcu na gałęzi pozostał jeden samotny liść, Jaś.
Następnego poranka spadł pierwszy śnieg, był miękki, biały i delikatny, ale okrutnie zimny. Tego dnia słońce pokazało się tylko na chwilkę, a wieczór zapadł dziwnie szybko. Jaś zauważył, że traci swoje barwy i staje się coraz bardziej kruchy. Marzł i uginał się pod ciężarem śniegu. O świcie nadleciał wiatr i zerwał Jasia z gałęzi. To wcale nie bolało. Jaś popłynął w dół cichutko, delikatnie i miękko. Kiedy opadał, po raz pierwszy w życiu zobaczył swoje drzewo w całości. Jakże było mocne, jakie potężne. Jaś był pewien, że drzewo będzie żyło bardzo długo. Poczuł dumę na myśl, że on sam był częścią życia tego drzewa. Wylądował na kopczyku śniegu, było mu miękko, a nawet ciepło. W tej nowej pozycji poczuł się swobodniej niż kiedykolwiek przedtem. Zamknął oczy i zasnął. Nie wiedział, że po zimie przyjdzie wiosna i że śnieg zamieni się w wodę. Nie wiedział, że jego suche, pozornie do niczego niezdatne szczątki połączą się z wodą i sprawią, że drzewo będzie jeszcze silniejsze. Nie wiedział nawet tego, że i w drzewie, i w ziemi drzemią już plony nowych liści. Wiosny. I tak drzewo zaczyna wyglądać na wiosnę, tak? Ściasne. A takie, które mają idiotki? I klasy. No, i choinka.